W dniach 6-7 marca w hotelu Binkowski Resort odbyła się trzecia z cyklu konferencja Polityka jest kobietą. Konferencja gromadzi badaczki z ośrodków akademickich z całej Polski i porusza różne zagadnienia związane z funkcjonowaniem kobiet w nauce i życiu społecznym. Organizatorem konferencji jest warsztat wydawniczy Szepty, projekt Atena oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział Kielce. O wolności kobiet i konferencji mówiła organizatorka profesor Agnieszka Kasińska-Metryka. Ta wolność kobiet jest elementem polityki równościowej. Wydawało się, że już te kwestie związane z równością, z parytetami, no w jakiś sposób w demokracji są załatwione, mówiąc kolokwialnie. Natomiast życie pisze postscriptum i okazuje się, chociażby w kontekście najnowszych wydarzeń politycznych, czyli walki kobiet o prawa aborcyjne, że ta kwestia wolności, wolności wyboru, decydowania o sobie nadal pozostawia przestrzenie do dyskusji. I uważamy, że często w tych gremiach dyskusyjnych no jednak przewagę mają mężczyźni, więc chcemy tworzyć taką płaszczyznę, kiedy kobiety mają po prostu głos. Czyli chcemy powiedzieć, jakie są bariery i utrudnienia dla kobiet, które chcą być aktywne politycznie, w jaki sposób mentalność społeczna, ale też historia wpływa na miejsce kobiety w życiu społecznym, a potem chcemy się podzielić, i to ma być takie bardzo implementacyjne, no właśnie tymi swoimi refleksjami na temat tego, co nas może ograniczać, naszą wolność w nauce. Jednym z organizatorów konferencji jest projekt Atena, którego zadaniem jest dążenie do równości płci, łagodzenie barier w rekrutacji, zatrzymywaniu i rozwoju kariery badaczek oraz eliminowanie braku równowagi płci w procesach decyzyjnych. Jak wypada Uniwersytet Jana Kochanowskiego w tych działaniach, opowiedziała Anna Kamińska, koordynatorka projektu Atena w Polsce. Myślę, że stajemy się troszeczkę jako uniwersytet prymusami, ponieważ uczyliśmy się bardzo dużo. Projekt wystartował 3 lata temu, jest 4-letnim przedsięwzięciem. Przeprowadziliśmy badanie i to był pierwszy etap, taką diagnozę. I z tej diagnozy przygotowaliśmy działania. Wszystkie 8 organizacji przygotowało swój własny plan na podstawie wypracowanych wskaźników. I chciałam powiedzieć, że uczyliśmy się krok po kroku poprzez właśnie dyskusję szkolną, poprzez właśnie pracę nad planem i widzimy teraz postępy, ponieważ jesteśmy już po 2 takich monitoringowych raportach, przygotowujemy się do końcowej ewaluacji i widzimy, że zrobiliśmy bardzo duży krok do przodu, przede wszystkim dla zrozumienia, podniesienia pewnej świadomości, bo to jest najbardziej chyba potrzebne jest dla nas. Mogę powiedzieć, że taka anegdota jest związana z tym projektem, że bardzo często słyszałam, a to pani od tego projektu o kobietach. Nie, mówimy o równości. Równość rozumiemy, jak wspomniałam, jako równość szans. Więc po to były przeprowadzone badania, żeby spojrzeć, gdzie być może jest w jakiś sposób blokowana ta szansa rozwoju naukowego i niezależnie od tego, czy ktoś jest mężczyzną, czy kobietą. Po konferencji pojawiają się anglojęzyczne publikacje i nowe wnioski. Jakie? O tym opowiedziała nam profesor Anna Maria Siewierska-Chmaj. Nie, my bardzo wiele, uważam, zmieniamy. Przede wszystkim my się nawzajem wspieramy. Ciągniemy młodsze koleżanki. To jest dla mnie niezwykle istotne, bo ja sama pamiętam sprzed 24 lat, kiedy zaczynałam karierę naukową, karierę na uczelni, to brakowało mi tego wsparcia. I teraz czuję, że też to jest moją i moich koleżanek misją, żeby pomagać młodszym koleżankom odnaleźć się w tym świecie, pomagać im metodologicznie, dawać pewne wskazówki, jeśli oczywiście jesteśmy o to proszone, bo też nie o to chodzi, żeby się tutaj ze swoją pomocą narzucać. Natomiast to wsparcie, które sobie nawzajem dajemy, jest bardzo istotne. A poza tym to jest naprawdę jedna z niewielu konferencji, która przynosi tak duże rezultaty. To znaczy my po każdej tej konferencji wydajemy co najmniej 2-3 książki w najlepszych światowych wydawnictwach. I to są książki oparte na naszych własnych autorskich badaniach i dotyczące spraw kobiet, więc sądzę, że to jest rzeczywiście realny wpływ na rzeczywistość, na równouprawnienie kobiet. I debatujemy o sprawach kobiecych nie oznacza, że my nie cenimy, lubimy naszych kolegów naukowców. Wręcz przeciwnie, my same musimy przede wszystkim liczyć na to, że jako kobiety będziemy się wspierać. Przez wiele lat ten podział był jednak dość patriarchalny. Łatwo było też na kolegów zrzucić odpowiedzialność, tak, że nas jakoś tam blokują. Nie o to chodzi. Chodzi w tym wszystkim o to, że to my siebie musimy same wspierać i my siebie musimy też wzmacniać do tego, żebyśmy się nie bały sięgać po więcej, nie bały się awansów, nie bały się zabierać publicznie głos. Natomiast koledzy jak najbardziej mogą nam
nas w tym wspierać i do współpracy ich zawsze zapraszamy. Mimo że konferencja jest kobieca, to zawsze jacyś panowie są. Też te nasze publikacje często też są z udziałem naszych kolegów, którzy po prostu na co dzień z nami współpracują, więc absolutnie ich nie wykluczamy. Nie chodzi o wykluczenie, właśnie wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żebyśmy nauczyli się ze sobą na równych zasadach, na równych prawach współdziałać.